Dojeżdżamy na parking obok bramy głównej cmentarza u zbiegu ulicy Miecznikowej i Piekarskiej, wysiadamy i nim wejdziemy na cmentarz Łuczakowski, spotykamy Polaków i polskojęzycznych Ukraińców w różnym wieku, oferujących pamiątki i nie tylko. Nie są natrętni, nie trzeba mieć hrywien, wystarczą złotówki. Niektórzy proszą o wymianę polskiego bilonu na banknoty, bo kantory bilonu nie przyjmują. Przekraczamy ulicę Miecznikową i wchodzimy przez zbudowaną w stylu gotyckim w 1875 roku bramę główną. Do jej wzniesienia użyto starych, rozpadających się pomników z zaniedbanych i opuszczonych grobów. To tak zwane rondo, punkt wyjściowy przestrzeni cmentarza. Stąd dwie aleje, jedna w kierunku południowym, prawa, i druga w kierunku północno-wschodnim, lewa, okalają cmentarz. Pierwsza prowadzi najkrótszą drogą do cmentarza obrońców Lwowa, tak zwanego cmentarza Orląt, a druga, lewa, znacznie dłuższa, oplata cmentarz, wznosząc się do jego najwyższego punktu i przebiega przy grobowcu Sewerynego Szczyńskiego. Cmentarz na Łyczakowie powstał w 1786 roku. Wcześniej był tu cmentarz dla zmarłych na dżumę. Początkowo cmentarz był znacznie mniejszy, ale kolejne wykupy ziemi przez władze Lwowa doprowadziły do obecnej 40-hektarowej łącznej powierzchni najstarszego polskiego, a i europejskiego cmentarza. Znajduje się tu około 360 tysięcy mogił, w tym 2 tysiące ma formę kamiennych grobowców, a 23 to kaplice grobowe. Na grobach wzniesiono około 500 posągów. Od 1885 roku zaczęto prowadzić dokładne księgi cmentarne, pozwalające ustalić miejsce pochówku. Po cmentarzu oprowadza nas pani Ada. Polka, tu się urodziła, tu wykształciła, tu ma rodzinę, mieszka i pracuje, a więc posiada nie tylko książkowe i jedynie słuszne informacje na temat historii Lwowa i tego miejsca, że nie wspomnę o pięknym, śpiewnym lwowskim akcencie. Jelena Zapolska. Ona była aktorką, no i pisarką, i między innymi pierwszą część Moralności pani Durskiej napisała, będąc we Lwowie w ciągu 3 dni. Tak jak była aktorką, to musiała się ładnie ubierać, no i lubiała się ładnie ubierać. I praktycznie wszystkie pieniądze, które zarabiała, utraciła na swoje ubiory, stroje i na dwóch o wiele młodszych o siebie mężów. I tak jak nasza lwowska prasa pisała, że gdyby tylko zebrać kapeluszki pani Gabrieli, to czy butiki z tymi kapeluszkami można byłoby utworzyć we Lwowie. Kto ty jesteś, Polak mały? Jaki znak twój? Orzeł biały. Może nie wszyscy znają wersję pierwszej wzrodki dla dziewczynek. Kto ty jesteś? Polka mała. Jaki znak twój? Lilia biała. Znak twój, orzeł biały. Autor tego wierszu, autor katechizmu młodego Polaka, Władysław Bełza, leży tutaj, w tym miejscu. I my przejdziemy się po dwóch alejkach, proszę państwa, ale ja proszę zwrócić uwagę, może wy zwróciliście uwagę, że na tych pięknych, starych pomnikach jest napisane w języku polskim. Bo 762 lata istnienia miasta Lwowa, praktycznie 480 lat Lwów był polski. Nazwać czasy austriackie najsłynniejsze, czy profesorowie, czy aktorzy, czy pisarze, czy malarze, to architekci, to były Polacy. I jakie miasto było, czyje miasto było, to właśnie można poznać, chodząc po cmentarzu.
i tutaj leży, proszę Państwa, nasza Marysia, Maria Konopnicka. Nie będę mówić, opowiadać o Marii Konopnickiej, wiecie, co znaczy dla nas autorka słynnej roty. Powiem, że bardzo lubiana była we Lwowie. Kiedy Maria Konopnicka umarła, to trumna z jej ciałem stała w kościele świętego Andrzeja w kościele Bernardynów. I 3 dni nieskończonym potokiem lwowiacy, nie tylko lwowiacy, szli, żeby pożegnać się z Marią Konopnicką. Kiedy był pogrzeb Marii Konopnickiej, to wyższe uczelnie, szkoły nie funkcjonowały, bo wszyscy brali udział w pogrzebie Marii Konopnickiej. Tak jak pisała prasa lwowska, że w pogrzebie brało udział prawie że 50 tysięcy osób, a Lwów wtedy naliczał 360 tysięcy mieszkańców. To popiersie, które Państwo widzicie, to jest kopia popiersia, którą wykonała słynna nasza lwowska rzeźbiarka Luna Dextler. Ale po wojnie to popiersie przepadło. No trudno powiedzieć, kto to zrobił, jak to się stało. I tylko w 1954 roku nasz lwowski rzeźbiarz z Kolozdra po starych fotografiach odtworzył to popiersie. No i co można powiedzieć lepiej, jak napisała Maria Konopnicka w swoim wierszu na cmentarzu. Ona napisała tak: proście wy Boga o takie mogiły, które les nie chcą, ni skarg, ni żalości, lecz dają sercu moc ducha, zdrój siły na dzień przyszłości. To jest napisane na pomniku Marii Konopnickiej. Myślenie Banacha, myślę Banacha, za jego czasu nie były zrozumiane, teraz wykorzystują je. Sorów zebrali, no i członków ich rodziny, kto nie zdążył schować się, posadzili do aut i wywieźli na wzgórza Woleckie. Tam Niemcy rozstrzelali 44 osoby, w tym 23 słynnych profesorów lwowskich. Stefana Banacha Niemcy nie rozstrzelali. Oni chcieli i myśleli, że Stefan Banach będzie współpracował z nimi, ale Stefan Banach przyniósł zaświadczenie, że on jest chory na tyfus plemisty, no i Niemcy zostawili jego w spokoju, myśleli, że sam prędko umrze. Stefan Banach zmarł w 1945 roku, tutaj już byli Sowieci i nie wiem, co ten matematyk, bo on nie był w polityce, co złego zrobił dla władz radzieckich, bo mieliśmy kiedyś szkołę imienia Banacha, ulicy Banacha, teraz nie mamy ani szkoły Banacha, ani ulicy Banacha, no ale mamy po pierwsze Banacha na Wydziale Matematyki naszego Uniwersytetu, kiedyś Jana Kazimierza. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, po drodze bardzo taki ciekawy pomnik, jak Góra Bieszczadzka czy Karpacka. Tutaj jest pochowany Stanisław Szczepaniowski. On był założycielem przemysłu naftowego. U nas w Galicji dużo pokładów nafty znalazł. Strasznie lubił góry i kiedy zmarł, to te glazy, te kamienie przywiezione były z gór i wyleżone tak jak te góry, które lubił Szczepaniowski. Ten pomnik tak samo był w dosyć takim zniszczonym stanie, ale w 2002 roku odnowione na pieniędzy waszego naftowego koncernu Orlen. Był założycielem sokołów lwowskich, a właśnie od sokołów lwowskich poszli te sokoły w całej Polsce. My widzimy, u góry jest sokół, który trzyma sztandar, sztandar sokołów. Proszę Państwa, teraz na szczycie placu honorowego, na szczycie tego placu honorowego jest pochowany Ordon. Ten Ordon, o którym pisał Mickiewicz, Reduta Ordona. On tam jego uśmiercił, ale Ordon przeżył powstanie. Jakiś czas przybywał nas w Galicji, chciał być tutaj, ale miał takie niespokojną naturę, wyjeżdża do Włoch, walczy razem z Garibaldi. No powiedzmy tak, tragicznie zmarł we Florencji i kiedy zmarł, to ciało Ordona było sprowadzone do Lwowa i ten pogrzeb Ordona, pomnik Ordona są bardzo symboliczne. No tutaj nie widać, ale proszę zwrócić uwagę, proszę Państwa, lew leży. Lew jest tam, nawet z ciała lwa sterczy szczala. Lew jest ranny. To jest symbol tego rannego polskiego narodu, który tak dużo oddał swoich synów i córek za to, żeby Polska była zawsze państwem niepodległym. I proszę Państwa, przed tymi pięknymi starymi pomnikami czy grobowcami zauważyliście, że są okazały takie duże, ale artystycznie już nieładnie wykonane pomniki. Może żeby przykryć polskość tego cmentarza, to tutaj chowali ludzi. Wiecie, ja skończyłam polską szkołę, ale skończyłam szkołę polską radziecką. Jak nam wykładali, jak wyglądała historia Polski w czasy radzieckie? W dwóch słowach, że burżuazja
Eurazja Polska gnębi biedny naród ukraiński. O tak nam podawali historię polskie, tak. Dobrze, że nauczycielka u nas była taka, że nam po cichutku coś tam opowiadała. Tata mnie opowiadał prawdziwą historię. Ale wiecie, proszę Państwa, jak to jest, jak młodzież jest i ja była młoda, co ja historię tam słuchała. Ja o chłopcach nie myślałam o historii, ja o chłopcach myślałam. Gdyby ja coś sobie zapisała, to co mnie opowiadała nauczycielka i ojciec, to było więcej, dużo mogła opowiedzieć te, ale no, zawsze my jesteśmy mądre potem. No. Proszę Państwa, Seweryn Głoszczyński, tutaj piękny taki pomnik, poeta liryk, poeta patriota, który pisał tak: Polsko, ty masz wyższy zakon boski odbyć przed światem obliczem, nie przez martwych pisem głoski, ale życiem ofiarniczym. Ale wiecie, wszędzie jest konkurencja, tak na przykład jak Salieri konkurował z Mozartem, tak Seweryn Głoszczyński konkurował z Aleksandrem Fredry. Kiedy Głoszczyński w prasie lwowskiej i krakowskiej strasznie skrytykował utwory Fredry, on pisał tak, że w taki trudny dla Polski czas Fredry pisze jakieś komedyjki, to Fredry ostatnie praktycznie 10 lat pisał, ale nie oddawał do druku. Tylko po śmierci były wydrukowane jego ostatnie dzieła. A wyjechali się przez Rutki, to pan Franek wam pokazywał kościół, gdzie jest kaplica. I wiecie, jak to jest, tak? Że Głoszczyński krytykował Fredry, tak? Teraz o Głoszczyńskim na dni dzisiejsze nie bardzo pamiętamy, tak? A Aleksander Fredry jest znany do dzisiejszego dnia, chociaż pisał jakieś komedyjki, jak mówię. No więc ta nowo zbudowana, chyba nie najpiękniejsza cerkiew, a tam w tle, zacznę ciągu po lewej stronie, z wolno stojącą dzwonnicą, barokowy kościół, gdzie spoczywa nasz sławny komediopisarz. W czasach po II wojnie światowej kościół był pusty, trochę niszczony, ale już w latach 80. w trakcie takiej odwilży gorbaczowskiej na Związku Sowieckim, bo to wtedy już w ten czas miejscowi nieliczni Polacy otrzymali zwrot tej świątyni i dzisiaj kościół powrócił do swojej świetności. Tak więc spoczywa tam Aleksander Fredro. Jak pewne fakty wskazują, jego syn był zbyt mało szczodry, aby pochować ojca we Lwowie. To kosztowało na cmentarzu Łyczakowskim, aby wykupić miejsca. Wiem, że swego tego ostatniego okresu życia Aleksander Fredro spędził właśnie we Lwowie. I został pochowany tutaj w majątku, w kościele w Rutkach. Za chwileczkę po lewej stronie, taki w dali drzewostan gęsty będziemy widzieć. To tak naprawdę przydworski, przypałacowy park i choć stąd nie widzimy tej bryły budowli, tam znajduje się dawny pałac Fredry, który Aleksandra, który na ruinach odziedziczonego po ojcu tam dworu dla swojej ukochanej żony Zofii skarb główny zniósł właśnie coś w rodzaju pałacu, więcej niż dwór. Przetrwał ten obiekt do tej pory, bowiem w jego murach funkcjonowała i funkcjonuje w dalszym ciągu średnia szkoła rolnicza. Wcześniej radziecka, a teraz ukraińska. Tak więc Rutki z Aleksandrem Fredrą pozostają za nami. W 1809 roku, mając 16 lat, Aleksander Fredro zaciągnął się do Armii Księstwa Warszawskiego. Później był w wojsku Napoleona i brał udział w wyprawie Napoleona na Moskwę, za co otrzymał Złoty Krzyż Virtuti Militari. Przebył całą kampanię napoleońską jako oficer ordynansowy w sztabie cesarza, za co w 1814 roku został odznaczony Krzyżem Legii Honorowej. Opuszczając Paryż po klęsce Napoleona w stopniu kapitana, Aleksander Fredro napisał: Wyjechaliśmy razem z odmiennych pobudek, Napoleon na Elbę, ja zaś do Rudek. I choć Aleksander Fredro nie został pochowany w Wilnie na Łyczakowie zgodnie ze swoją wolą zapisaną w testamencie, to jakby tu był. Przewodnicy o nim mówią przy okazji odwiedzania grobów jego adwersarzy i krytyków Seweryna Głoszczyńskiego i hrabiego Dunina Borkowskiego. To dopełnia się historyczna sprawiedliwość. Po
Po tej dygresji wracamy na cmentarz Łyczakowski. Naprawdę o każdej tej rodzinie, która ma kapliczki, można powiedzieć coś dobrego, bo zostawili jakiś ślad dla miasta we Lwowie, robili coś dla Lwowiaku. Tak na przykład o tam w takim neogotyckim stylu kaplica rodziny Krzeczunowiczów. Oni byli fundatorami pierwszych tych budowli teraz Uniwersytetu Medycyny Weterynarnej. Za mną tutaj taki aniołek, to kaplica rodziny Kisielków. Kisielki mieli wielki zakład liczniczy pod wzgórze Wysokiego Zamku, a Maria Konopnicka była bardzo chora ostatni rok. Ona leczyła się i umarła w zakładach Kisielku. Dalej tam grobowiec Adamski. Pierwsze karetki pogotowia we Lwowie, konne karetki pogotowia były założone na pieniędzy Adamskich. No ale najwięcej znano rodziną, no i kaplicą grobowiec Baczewskich. Najlepsze likiery, najlepsze łódeczki, które jest, były praktycznie, tak, jest, praktycznie znane w całej Europie, były produkowane we Lwowie na fabryce Baczewskiej. Jak mężczyzna szedł do sklepów i mówił, że ja idę po Baczewskiego, to kobieta wiedziała, że napije się dobrego likieru, a mężczyzna wypije prawdziwej, dobrej lwowskiej wódki. Jak rodzina ma swój grobowiec i chowają, podchowują w to samo miejsce, jak jest pochowany ojciec czy matka, dziadek czy babcia, ale po upływie 20 lat od ostatniego pochówku. Państwo widzicie tutaj taki anioł, smutny, piękny anioł. Pochowany jest słynny ukraiński lwowski kompozytor Ігор Білозір. Nawet imię i nazwisko, tak jak klawisze fortepiano czy pianino zrobione. Ale ja proszę zwrócić uwagę z tyłu, o tam. Tam ciekawy jest grobowiec, niezwykły grobowiec, gdzie siedzą dwa pieski. Ciekawa historia tych piesków. To jest grobowiec rodziny Iwanowiczów i jest tam po piersi Stefana Iwanowicza. On był bardzo bogatym człowiekiem, był zajadłym myśliwym i był starym kawalerem. U was mój stary kawaler, tak? Tak. Żony nie miał, ale miał ulubione swoje dwa pieski, Hery i Nerona. I kiedy umierał, to cały swój majątek zapisał miastu, ale z taką umową, że miasto będzie się opiekowało jego pieskami. Ale te pieski ni do kogo nie szli, przyszli tutaj i tutaj zakończyli swoje życie. I w takiej tematyce Telie zrobił ten pomnik. I wiecie, proszę Państwa, mówią, czy to prawda, czy nieprawda, proszę mnie uwierzyć, to już 8 lat temu zmarł słynny profesor chirurg naszego Uniwersytetu Medycyny. Jest pochowany tam, no gdzie Ordon, tam niedaleko. A my tam często bywamy, wiecie, po grzebie, tak jak do pracy, przychodził jego piesek, siadał koło grobu i było takie wrażenie, że on czeka swego pana. I nawet nie taki nierasowy pies, taki kundelik taki. Potem nawet do domu nie chodził, bo został cmentarnym pieskiem, ale jego 2 lata temu auto zabiło. Był artykuł o tym piesku, było zdjęcie tego pieska, ale mnie się podobało, jak napisała pani redaktor. Ona napisała tak, czy można kupić miłość i wierność za pieniądze? Można, kiedy kupujesz sobie psa. Artur Grodgier, słynny lwowski polski malarz. Artura Grodgiera jeszcze nazywali lwowskim kieszonkowym Rembrandtem. On nie malował dużych obrazów, malował naprawdę maleńkie, ale bardzo piękne. Jego nazywali malarzem powstania styczniowego, bo namalował cykl obrazów Wojna 1, Wojna 2. Krótkie i ciekawe życie tego człowieka. Mając 27 lat, Artur Grodgier poszedł na bal sylwestrowy, który urządzało bractwo, strzeleckie bractwo Kurkowe. Na tym balu była piękna nasza lwowianka Wanda Monet. Artur miał 27 lat, Wanda miała 16 lat. Oni do tego się znali, ale właśnie na tym balu zaczęła się ta wielka miłość Artura i Wandy, opisywana w naszych gazetach. Ale kiedy Artur Grodgier przyszedł, żeby prosić ręki Wandy Monet, a Wanda Monet była z bardzo bogatej arystokratycznej rodziny, a Artur Grodgier był z obożałej szlacheckiej rodziny. Na ten czas Wanda ojca nie miała, tam matka i ciotka bardzo rządzili. I kiedy Artur przyszedł prosić
ręki Wandy, to matka z siotką powiedzieli: Wanda, co ty robisz? Pomyśl, ty chcesz zgubić swoje życie za jakiegoś biednego malarzyka, chcesz wyjść za mąż. Kiedy Artur Grotger to usłyszał, był strasznie zmartwiony, wyjeżdża do Francji, do Paryża, żeby zarobić jakieś pieniądze, ale miał bardzo trudne warunki życia, przeziębił się, zachorował na suchoty. Kiedyś to była choroba niewyleczalna, umiera mając 30 lat. I jak to jest w życiu? Niesprawiedliwie, że za życie Artur tam za jakieś grosze sprzedawał swoje obrazy, nie mógł zebrać, żeby dostojnie ożenić się ze swoją kochaną, teraz jego obrazy kosztują setki tysięcy dolarów. Mamy dużo, a teraz między innymi jest wielka wystawa w Królewskiej Kamienicy obrazów Artura Grotgera. Jak żyli, ale ostatnie lata, ale jeden przeżył 112 lat, drugi 106 lat. Uczestnicy powstania kościuszkowskiego. Tutaj mamy Bóg muzyki i śpiewu, siedzi Orfeusz, gra na lirze, a pochowana jest Salomea Kruszelnicka. Ona jedyna operowa primadonna wszystkich operowych scen świata końca XIX, początku XX wieku. Imię Salomea Kruszelnicki nosi nasza lwowska opera. Ale jakie jakości te są zdjęcia, że im więcej jak 100 lat, jak dobrze, ładnie wyglądają. Szkoda tylko, że tak dużo tych zdjęć tak troszeczkę dalej od tych głównych alejek po prostu poniszczyli. Jak my wyglądali, lwowiacy, w końcu XIX, na początku XX wieku, to można zobaczyć. No ja jestem lwowianką, tata mój jest urodzony we Lwowie i pamięta mama spod Rzeszowa. Tata strasznie lubił Lwów i pamiętam, jak spacerowaliśmy po Lwowie. Tato opowiadał o mieście, był w kapeluszu, potem z laseczką, jak spotykał, jaka była kultura, tradycja lwowska, no nie tylko lwowska wtedy. Jak szedł, spotykał znajomego mężczyznę, to tak uchylały sobie kapelusze, a jak tata spotykał znajomą kobietę, to zdejmował kapelusz i całował rączki. No i u nas do dzisiejszego dnia mówimy tak, całuj rączki, jak witamy się nieraz. On opisał historię Polski jeszcze od Mieszków. I kiedy Sienkiewicz pisał swoją trylogię, to udawał się do utworów Karola Szajnochy. Tutaj dwie bogini siedzi na pomniku. Boginia historii Klio i boginia dramaturgii Melpomena. No i po pierwsze samego Karola Szajnochy. A on między innymi 12 lat był kustoszem biblioteki Osulińskich. I naprawdę nie było takiego przedstawiciela kraju europejskiego i nie tylko europejskiego, który by nie mieszkał we Lwowie, ale najwięcej to było Polaków, Żydów, Rusinów i Ormian. I ta średniowieczna część miasta Lwowa, po której będziemy spacerowali, dzieliła się na cztery dzielnice: polska, ruska, żydowska i ormiańska. Będziemy w pięknej, niezwykłej takiej katedrze ormiańskiej, a tutaj są pochowani dwa arcybiskupowie ormiańskie. Isakowicz i Samuel Cyryl Stefanowicz. Piękny, taki w neogotyckim stylu wykonany pomnik i ciekawa historia tego pomnika. Stefanowicza wybrali na arcybiskupa, on już miał 76 lat, był bardzo chorowity, no i postanowił sobie za życia postawić pomnik, żeby wiedzieć, pod jakim pomniki będzie leżał. Ale miał taki skwerny charakter, zawsze jemu się coś nie podobało, przychodził i mówił, to przerobić, to przeinaczyć, to zmienić, kręcił głowy tym pracownikom i rzeźbiarzom i długo kręcił, bo przeżył 103 lata. Czyli banderowcy. Oni jeszcze żyją.
I jak oni umierają, to ich chowają tam już te gotowe miejsca. Ale ja proszę zwrócić uwagę, z lewej strony, tam pod murem, widzicie takie same krzyże, ale z kwiatuszkami i jeszcze takie nawet drewniane krzyże są. To tam są pochowani te nasze chłopcy ze Lwowa, którzy zginęli za 4 lata już wojny na wschodzie. My tą wojnę, tak jak ja już mówiła, my tą wojnę widzimy tylko w telewizorze, oglądamy, tak? Bo 1200-1300 kilometrów do frontu tam na wschód, nawet 1500. My ją odczuwamy tylko wtedy, kiedy naszych chłopców lwowskich przywożą w trumnach, a ich już jest 56, to tylko ze Lwowa. Z województwa lwowskiego już prawie że 300 chłopców zginęło, a w ogóle za te 4 lata tam giną nie tylko te wojskowe, które stoją, a i zwykłe cywilni ludzie, dzieci giną, bo tam strzelają, obstrzeliwują. Prawie że 10 tysięcy ludzi już zginęło w czasie tej wojny. Także wojna to jest, proszę Państwa, najgorsze, co może być, a to czyjś brat, czyjś syn, czyjś mąż, także to niebezpieczne. Boją się przyjeżdżać na Ukrainę, do Lwowa, bo wojna. U nas na pewno, ja zawsze mówię, u nas spokojnie, jak w innych miastach, dzięki Bogu, jak w innych miastach Europy, bo nie ma terrorystów, tych aktów terrorystycznych, można spokojnie chodzić. Dzieci lwowskie, czy Orlen lwowski, tak. Jak pisał o tym cmentarzu Kornej Makuszyński, on pisał tak, że na ten cmentarz powinni przychodzić pielgrzymi z daleka, żeby uczyć się miłości do ojczyzny. Na ten cmentarz powinni przychodzić ludzie słabkiego duchu, żeby nadyszyć się bohaterstwa. Bo ten cmentarz jest jako szkoła, niezwykła szkoła, gdzie dzieci w mundurkach, te dzieci niebieskooczy i jasnowłosy, uczą siwych ludzi, jak ze śmierci ofiarnej wyrasta życie. Czemu Kornel Makuszyński pisał? Bo tutaj na cmentarzu jest pochowane prawie że 3000 i obrońców miasta Lwowa i tej wojny ukraińsko-polskiej. Jak przeczytać rok urodzenia, rok śmierci tych ludzi, to praktycznie 50% z tego to są dzieci. Dzieci od 10, ale najwięcej do 15, 16, 17, 18 lat. No i może parę słów z historii tej wojny, z historii tego cmentarza. 1918 rok, kończy się pierwsza wojna światowa, Imperium Austriackie się rozpada. Jasne, że Polacy chcieli, żeby to tereny były polskie, Ukraińcy chcieli, żeby te tereny były ukraińskie. Pierwsze... W czasach, kiedy Ukraina była jedną z republik ZSRR, cmentarz Orląt Lwowskich był regularnie dewastowany przy użyciu czołgów i maszyn budowlanych. Wywożono tu gruz i śmieci, by zasypując groby zniszczyć pamięć o tym miejscu i poległych tu Polakach. Odnawiając po latach łuk chwały, symbolicznie pozostawiono od frontu odbity jego prawy róg, by o tych faktach pamiętały kolejne pokolenia. Trudności w utrzymaniu i restauracji cmentarza Orląt nie skończyły się wraz z odejściem z Lwowa Armii Czerwonej. Lwowska Rada Obwodowa zwróciła się w styczniu 2016 roku do służb z wnioskiem o zbadanie, czy rzeźby lwów z cmentarza Orląt, jeden trzyma tarczę z herbem Lwowa z napisem „Zawsze wierny”,
a drugi z herbem Polski i napisem Tobie Polsko. Nie mają charakteru antyukraińskiego. Rada kwestionuje również legalność powrotu lwów na cmentarz Orląt w grudniu 2015 roku po 44 latach ich wygnania na obrzeża Lwowa, gdzie ukrywano je, by ochronić przed zniszczeniem. Rzeźby lwów są zasłonięte skrzyniami od stycznia 2016 roku. W 1925 roku stało pytanie, żeby założyć grób nieznanego żołnierza w Warszawie. Wybrali parę cmentarzy wojskowych w Polsce i było losowanie. I los wypadł właśnie na nasz cmentarz Orląt. Tutaj wykopali trzy mogiły nieznanych żołnierzy i te trzy trumny postawili pod rząd. Matka, pani Jadwiga Zarugiewicz, która straciła swego syna, ale nie wiedziała, gdzie on jest pochowany, podeszła do tych trzech trumien i położyła ręki na jedno z nich. I właśnie ta trumna o tutaj z tego miejsca była uroczyście przeniesiona do naszej katedry, a potem specjalnym pociągiem, który zatrzymywał się w niektórych miastach Polski, uroczyście był witany, przewieziona do Warszawy i 1 listopada 1925 roku pochowana koło Pałacu Saskiego na Placu Piłsudskiego. I właśnie ta trumna leży tam i dała początek grobu nieznanego żołnierza, bo potem dodawali z innych wojskowych polskich cmentarzy tylko ziemię. I jak to jest w historii, że kiedy tutaj w 1971 roku jeździł czołg, żeby całkiem zniszczyć ten cmentarz, nasz prezydent, wtedy nazywał się tak, pierwszy sekretarz Partii Komunistycznej Związku Radzieckiego, Breżniew, pamiętacie takie nazwisko, tak? On był w Polsce, był w Warszawie, a zawsze takie osobistości składają wieńce do grobu nieznanego żołnierza. I Breżniew składał wieniec do grobu nieznanego żołnierza w Warszawie, nie wiedząc, że on składa wieniec naszemu Orlątku tutaj z naszego cmentarza.